Już za chwilę rozpoczniemy uroczystą galę Polskiego Konkursu Fotografii Sportowej 2021. Nazywam się Paweł Jańczyk, będę miał ogromną przyjemność poprowadzić dzisiejszą galę. Chorzów nauką i sportem stoi. Dlatego cieszymy się, że gala fotografii sportowej odbywa się w naszym mieście. Mieliśmy w tym roku prawie 2000 zdjęć, dobrych zdjęć, mimo że lata pandemiczne i wydawałoby się, że będzie trudno i ciężko oko zawiesić na jakimś sportowym wydarzeniu, a tutaj mamy lawinę fantastycznych zdjęć. Grand Prix, kategoria fotografów amatorów. Weronika Poczwardowska. Dzieciaki generalnie nie umieją ukrywać tych emocji. Szachiści doświadczeni są bardziej opanowani, dzieciaki absolutnie nie. I ja myślę, że to tutaj było receptą na to zdjęcie. Chciałem wam wszystkim podziękować, szczególnie właśnie fotografom, że jesteście, że robicie dobrą robotę, bo dla sportowców to jest znakomite narzędzie, żeby pośredniczyli między tym, co się dzieje na stadionie, a widownią, bo wiadomo, bez publiczności nie byłoby sportu i wy nam to umożliwiacie. Fotografowie, z którymi pracuję, którzy są na tyle szczodrzy, żeby podzielić się swoimi zdjęciami ze mną, wysyłają mi takie perełki, że od razu je publikuję, jak tylko je dostaję. Bo ja wszystkie zdjęcia ze swoich biegów mam fatalne. Naprawdę. A może to jeszcze od czegoś innego zależy. Może to. Aż ty. Dobra. Zdjęcie pojedyncze. Grand Prix. Bartłomiej Syta. Powiedzmy, my jako osoby pełnosprawne, prawda? Nie zdajemy sobie sprawy, ile te osoby muszą włożyć wysiłku, a mimo wszystko osiągają tak fantastyczne wyniki, więc to się fotografuje naprawdę fantastycznie.